11 września w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach ruszyła 12. edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W sali koncertowo-kinowej zebrało się wiele osób, by uczestniczyć w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. Poza słuchaczami w uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście, wśród nich między innymi burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, jego zastępca do spraw społecznych Dorota Stępień, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman oraz przedstawicielka starosty powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska. Wszystkich przybyłych powitała instruktor Kozienickiego Domu Kultury Aleksandra Sitnik. Spotkanie rozpoczęto występem chóru Trzeciego Wieku, który pod batutą Ewy Izdebskiej wykonał studencką pieśń Gaudamus Igitur. Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, sprawująca również funkcję dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przypomniała początki UTW w Kozienicach. Podkreśliła, że uniwersytet cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy chętnie korzystają z jego bogatej oferty. Jest to oferta adresowana do kozienickich seniorów, którzy chcą nadal się kształcić i aktywnie spędzać czas, którzy nadal chcą się uczyć, rozwijać i poszerzać swoje horyzonty. Bardzo się cieszę, że od 2008 roku, z roku na rok przybywa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo się cieszę, bo myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że jest to profilaktyka zdrowia. Podczas swojego wystąpienia Elwira Kozłowska podziękowała też tym wszystkim, którzy od początku wspierali i współtworzyli Uniwersytet Trzeciego Wieku. W gronie tym znalazł się między innymi wykładowca, profesor Tadeusz Stępień, który od początku istnienia UTW w Kozienicach wygłaszał wykłady dla jego słuchaczy, a który ze względów zdrowotnych nie mógł pojawić się na uniwersytecie w tym semestrze. W specjalnie przygotowanym filmie pozdrowił słuchaczy i zaznaczył, że może uda mu się wrócić do Kozienickiego Domu Kultury w drugiej części roku akademickiego. Zgromadzeni wystąpienie profesora nagrodzili owacjami na stojąco. Podczas uroczystej inauguracji dyrektor Kozienickiego Domu Kultury przedstawiła też nowe koordynatorki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Annę Tomczyk-Anioł i Katarzynę Kościuk. Następnie przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach to jedna z najlepiej rozwijających się tego typu instytucji na Mazowszu. Dziękuję Państwu, proszę o dalsze wsparcie i zaangażowanie. A Wam, moi drodzy słuchacze, życzę wytrwałości, znakomitych efektów nauki, no i chyba wspaniałych przyjaźni, bo te więzi międzyludzkie są bardzo ważne przez całe nasze życie. Moi drodzy, mam też taką cichą nadzieję, że tegoroczna edycja zaowocuje wieloma ciekawymi, z Waszej strony, wieloma ciekawymi pomysłami i licznymi inicjatywami, które pozytywnie wpłyną na życie w naszej gminie, a także na jej mieszkańców. Życzenia dalszego rozwoju i aktywnej działalności złożyli słuchaczom przedstawicielka starosty powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska oraz przewodniczący Rady Słuchaczy Dariusz Szewc. Miłą niespodzianką na zakończenie spotkania był wykład zatytułowany Muzyka kina, który wygłosił znany i lubiany dziennikarz radiowy Paweł Sztompkę. Gość opowiadał zgromadzonym o początkach i rodzajach muzyki filmowej oraz o jej roli w budowaniu dramaturgii obrazu. W dzisiejszych czasach to wykorzystanie muzyki nie tylko może być w filmie, tylko musi być w filmie, dlatego że ta muzyka świetnie sobie radzi na płytach, w radiu, ale ostatnio również jest ogromna taka popularność różnego rodzaju programów filharmonicznych, w których grana jest muzyka filmowa, więc coś w niej musi być takiego, że nie tylko podoba nam się, czy jest ważna dla twórców kina i w kinie, ale również poza kinem odgrywa swoją rolę. W sali koncertowo-kinowej rozbrzmiały znane i lubiane przez wszystkich motywy muzyczne z takich produkcji jak James Bond, Różowa Pantera czy La La Land. Były też utwory z kultowych polskich filmów i seriali, takich jak Dekalog, Alternatywy 4, Stawka większa niż życie. Traktowanie muzyki na zasadzie takich szufladek nie jest wcale dobre i muzyka filmowa i popularność świadczy najlepiej o tym, że czym szerzej patrzymy na historię kina,
tym szerzej patrzymy na historię muzyki. Muzyczny wykład zakończył oficjalną część uroczystości. Przed słuchaczami teraz miesiące ciekawej pracy. Życzymy więc owocnych wyników i wielu pozytywnych wrażeń.